No, więc nie wiem, czy ja w tej chwili się poprawiłem u ciebie, czy nie. 5-7 dla ciebie, pierdów nie mam, także ja mam czyściutko w tej chwili. Nie wiem, jak tam Marcina, no niestety z przykrością, nie. Wiesz co, no jednak mówię, no to nie jest chyba stabilne, widzisz, teraz znowu to spadło poniżej, ja tutaj kawałek teraz kręcę, zaraz ci podeślę. Także no, musisz mi uwierzyć na słowo, że miałeś 7 metrów, teraz już nie masz, ale za chwilę pewnie to urośnie, tak to się ma. Dobrze, słuchaj, Jarku, dziękuję oczywiście tobie tutaj za podjęcie mikrofonu mojego. Także jeżeli tam jest Marcin, z którym my się nie słyszymy, a wyście modulowali, ja tutaj już tą gościnnie przyszedłem, więc dzięki serdeczne, oczywiście pozdrów ode mnie Marcina. Także słuchaj, nie będę już wam tutaj zawracał gitary. Miejmy nadzieję, że te sygnały się tutaj poprawią, polepszą, tak jak wspomniałeś. Powinno być to dużo, dużo więcej, ale niestety ani to moja, ani to twoja pewnie wina, tylko kropa tutaj rzeźbi, ale myślę, że to idzie w dobrą stronę. Jarku, wszystkiego dobrego dla ciebie, dla Marcina, no i oczywiście dla wszystkich słuchających stacji z tej strony 161, Oskar Fiera 329, operator Jarek, kłania się. To mi się kojarzą chyba gdzieś tam koło Rybnika, tak? To będzie gdzieś tam Śląskie. No nie wiem, może ja się mylę, ale to nie wiem, czy nie Żory czasem, Żory. Nie, Żory to nie w Śląsku. Żary Lubuskie, on myli miejscowości. Ja się tutaj poprawiam, przepraszam najmocniej. Ja mam tutaj pewne problemy z topografią, ale wujek Gogle podpowiedział faktycznie niedaleko Żagania Żary. To mi się coś popieprzyło. No, on Żary, ja Żary. No bo tak naprawdę ja nadaję tutaj, mówię, Konin, a to są takie peryferia Konina, miejscowość dokładnie się nazywa Żdżary. Żary, także widzisz, żary, żory, to się idzie popieprzyć czasami.